No mówią, że w Ameryce ścigali Indian, a proszę, tu jest ścieżka do wymiany 1700, także Indianie lubili to machawki. Ten ma pióro pusze. Dużo ludzi nie rozumie, co to znaczy, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 piór orlich, czyli on zabił 11 wrogów. Z reguły to było z innych plemion indiańskich, no ale później zabijali białych. Tutaj jest też Boone Trail Highway, czyli to jest taka ścieżka do wymiany towarowej. To miasto się nazywa Hillsboro. Tutaj w 1781 roku złapali jakiegoś gubernatora i zawieźli go do południowej Karoliny. Trudno powiedzieć, no lali się nieustannie z Anglikami, z Indianami. Miasteczko takie malutkie, kawiarnie, nie kawiarnie. Samochody stoją. Tutaj też zrobił jakiś tam Daniel Boone w marcu 1768, czyli to w tym czasie, kiedy Anglicy tracili swoje wpływy. A co tu jeszcze powiedzieć? Policja chyba tutaj jest. Flagi amerykańskie i flagi Karoliny. Cicho i spokojnie, no. Ulica, sklepiki i historia. No, zdrowia.